Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak można znaleźć wartości krytyczne znajdujące się w rozkładzie F. Sam test F bada czasem różne hipotezy zerowe. Można zbadać, czy dotyczące porównania dwóch wariancji, czy jakikolwiek tam inny test, ale bazujący na rozkładzie F. I w każdym z tych testów trzeba posiadać wartość krytyczną z tego rozkładu F. I on jest o tyle charakterystyczny, że on zależy od kilku elementów, między innymi od tak zwanego poziomu istotności alfa. Czyli najpierw musimy znaleźć odpowiednią kartkę papierową, gdzie po pierwsze jest zaznaczone, ile wynosi alfa. Jeżeli szukamy przy standardowym poziomie istotności alfa równym 0,05, czyli 5%, musimy zauważyć, że te tablice są poprawne i tutaj w poszczególnych kolejnych kolumnach mamy zapisane tak zwane pierwsze stopnie swobody, a tutaj w wierszach są zapisane drugie stopnie swobody, bo wyjątkowo test F posiada, musimy znać trzy elementy do znalezienia wartości krytycznej w takim rozkładzie F. Pierwsze, poziom istotności podstawowy, dzieli to w tym momencie odpowiednią kartkę, trzeba wziąć do ręki, a drugie to są pierwsze stopnie swobody, zapisane tutaj w kolumnach i w wierszach mamy drugie stopnie swobody. One obie przyjmują wartości od jedynki aż w górę, zależy jak rozpisane mamy te tablice. I tutaj mamy od 1 aż do nieskończoności i od 1 też do nieskończoności. Ta wstążka to oznacza po prostu nieskończoność, czyli bardzo, bardzo wysoką wartość. I teraz musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy znaleźć wartość krytyczną dla rozkładu F przy 5% i 3 stopniach swobody i 6 stopniach swobody drugich, powiedzmy drugiego typu, to robi nam różnicę, czy znajdziemy to, zobaczcie teraz tak, w trzeciej kolumnie oznakowanej numerem 3 i 6 stopniach swobody drugiego rodzaju, bo wartość jest na przecięciu, wynosi 4,76. Ale jeżeli mnie pomylimy i znajdziemy przy 6 stopniach swobody, tak, które powinny być znalezione w wierszu, a były znalezione w kolumnie i na odwrót, to zobaczcie, co się zmienia. Nasza wartość krytyczna, jeżeli ona wynosiła 4,76, zostaje błędnie znaleziona jako 8,94. A więc musimy pamiętać zawsze o tym, że tutaj najpierw szukamy odpowiednią kolumnę, na przykład 12 stopni swobody pierwszego rodzaju, a jeżeli w tym momencie mamy 10 stopni swobody drugich, no to na przecięciu mamy odpowiednią wartość, która będzie nam potrzebna czy to do budowy przedziału ufności, czy do weryfikacji odpowiedniego testu statystycznego. Ja zapraszam Was do subskrybowania całego kanału, do oglądania filmów, czy to ze statystyki opisowej, czy matematycznej, czy z każdego innego. Wszystko jest ładnie posegregowane w playlisty, także zapraszam do korzystania z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Jak macie potrzebę, to komentujcie filmy, jak jesteście zadowoleni, to lajkujcie te filmy. Ja serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do kontaktu ze mną. Zapraszam do pisania maili na zadania-projekty@wp.pl.